No i proszę Państwa, w końcu żeśmy wyruszyli. Dokładnie. Wreszcie się udało. Tylko po wielkich bólach. Bóle były tego typu, że no, wypłata nie przyszła, to po pierwsze, więc nie ma było za co jechać. Następna rzecz. Spakowaliśmy się już ze wszystkim. Wszystko na zicher, już ubrani, już wsiadamy do auta. Auto nie odpala. Auto nie odpala, nie wiadomo czemu. To znaczy świece, w ogóle kontrolka od świec się nie grzeje, nie pokazuje, nic. 2 godziny ponad mi zajęło szukanie przyczyny, co było nie tak. Okazało się, że na alternatorze nie kabel od plusa był poluzowany, tylko masa. Masa przy alternatorze na obudowie. No a 2 godziny szukałem przyczyny. No i udało się, no i wreszcie żeśmy wyjechali. No a jak dojechaliśmy, to okazało się, że miejsce, w którym chcieliśmy spać i które chcieliśmy Wam pokazać... I chcieliśmy tu nagrać jest, coś. No to jest super miejsce, piękne, ale no niestety rogatki zamknięte, nie da się wjechać. Zawsze tutaj można było wjeżdżać, to jest przed Głuszycą, kamieniołom Świerki. No i zawsze tu można było normalnie autem przyjechać sobie, czy poimprezować. A teraz jest zakaz wjazdu, szlaban. No i lipa, nie? I wielkie rozczarowanie. Miejsce Wam pokażemy, ale niestety nie spędzimy tutaj nocki, bo się nie da. No i tu chcieliśmy nagrać i pokazać Wam to, co dzisiaj będzie w odcinku. No ale musimy podjechać gdzie indziej. Musimy się przetransportować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Chcieliśmy pozdrowić jednego chłopca o imieniu Olivier. Ogląda nas ze swoim tatą. Także pozdro, Olivier. Tak wygląda to miejsce. To stary kamieniołom. Woda jest tutaj taka ciekawa, inna niż zwykle, taka zielono-niebieska, bardzo ładna. Chodź, idziemy, Mania. Chodź. Mawka jest w raju, bo przyjechała razem z nami. Ona bardzo lubi z nami jeździć i zawsze się cieszy, jak ją bierzemy. No a w taką długą podróż to oczywiście ją bierzemy ze sobą, będzie z nami mieszkać w kamperku. Proszę Państwa, przedstawiam Wam nasz solar. My mamy taki przenośny solar, który Wam już pokazywaliśmy, ile ludzi ma ludzi, że nie mamy ich solarów na dachu, tylko taki przenośny i chcemy Wam zademonstrować, jak on się dobrze spisuje. No i w praktyce to wygląda tak, że mamy kabel przy kamperze i kabel przy solarze i on łącznie ma długość 10 metrów, co pozwala na to, że kamperem możemy stać sobie w słońcu, a solara po prostu postawić gdzieś kawałek do słońca, żeby się ładowało, a kamper się w tym czasie nie grzeje, bo żeby solary się grzały na kamperze, jakby były na dachu, to trzeba by stać w pełnym słońcu. Stać w pełnym słońcu to w środku jest gorąco, więc to jest takie trochę... Nie wiem, jakoś nam się wydaje dziwne, więc na razie mamy takie rozwiązanie, jeśli się będzie sprawdzać, to przy takim zostaniemy, jak nie, to sobie założymy kiedyś jeszcze na dachu i będziemy mieli dwa, więc prądu nigdy za wiele, więc testujemy różne opcje, na razie mamy to i jesteśmy zadowoleni. Ten kupiliśmy dlatego, bo chodziło o to, żeby mieć na kilka aut, a nie tylko założyć sobie na kamperze i tego, a tak w aucie osobowym zarzucamy sobie też i mamy dodatkowo prąd, stawiasz sobie przed autem, jedziesz sobie nad wodę. A super się sprawdza, bo ja mówię, zmieniłem w nim regulator na MPT i super, super rzecz. A można też, bo to mamy drabinę i wtedy na drabince wysuwamy i stawiamy sobie go na górze. On jest kątowy, ustawiamy sobie go w stronę słońca, pod kątem, no i elegancko, fajnie działa. Potwierdzasz? Potwierdzam. Na razie jesteśmy zadowoleni i będziemy zdawać relacje na bieżąco. Tydzień testowaliśmy teraz pod domem, no i fajnie, nie? I teraz będziemy 2 czy 3 miesiące w podróży testować. Dobra, podłącz kabel i pokażemy w środku, jak to wygląda. Trzeba zawsze pamiętać, że musi być podłączony najpierw regulator pod akumulator i dopiero potem solar. Nigdy inaczej. To jest marka, kompozycja świetna. Ja nie wiem, o co tu chodzi. On ogarnia tą część. Mi powiedział, że mam nic nie dotykać. Nie, że nie dotykać. Tak jak już tutaj pokazywałem w przedostatnim odcinku, to jest miernik akumulatorów. Czyli widzimy, ile ma jeden, ile ma drugi. To jest dodatkowe, bo ktoś tam pytał, po co to tutaj nie i co wskazuje. No tak to jest, nie, bo to jest ładowarka szybka do telefonów. Ona wskazuje tylko, ile ma akumulator, który dany jest używany. Tu jest regulator,
Fohosa. Kupiłem go używanego za stówkę na Allegro, bo tak to kosztuje 500, prawie 600 zł. No i tu jest patent. Tym sobie włączam solarka. A tym przełączam sobie akumulatory, które ma ładować. Więc jak solar jest włączony, ładuje. Pokażę Wam, wyłączę. Teraz całkiem wyłączyłem regulator. Regulator nie działa. Cyk, przełączyłem na drugi akumulator. Chwila, moment. No, zatrybiło. I też jest pełny akumulator, więc raczej nic nie będzie ładować, nie? Jeśli podłączę tak, zaraz zobaczymy. No nie, bo jest solar jest w cieniu, akumulatory są pełne. Zawsze mówię, wyłączam najpierw solar i przełączam akumulator pierwszy lub drugi, który mi potrzebny, żeby naładować. A wiem, bo sprawdzam sobie tutaj. Ten jest dobrze, ten jest dobrze. No i tyle, jeżeli chodzi o sprawy ładowania akumulatorów. A tutaj mamy takie pokrętło wielkie. I ja wiem tylko tyle, że Marek mi mówi przekręć na 1 i 2 i tyle wiem o nim. Jak zwykle, no. Moja wiedza się na tym kończy. To jest taki patent z Juli. Na Allegro po 100 były, a w Juli można było kupić w promocji za 5 dych. To jest jakby hebel, czyli całkowite wyłączenie, jeżeli damy w dół. Wyłączam oba akumulatory, nie ma prądu. Chcę korzystać z jedynki, czyli z pierwszego akumulatora pod tym siedzeniem, korzystam sobie z tego. Ale widzę, że już się powoli wywala, a można też sprawdzać sobie tutaj, na tych zabezpieczeniach, no to korzystam sobie z dwójki. Przełączam i korzystam z drugiego, czyli pod siedzeniem kierowcy. Akumulatory mamy dwa, dwa po 95 amper. Ktoś tam mówił, żeby nie używać kwasowych, ołowiowych i w ogóle bla, 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 bla. Że najlepiej żelowe, głębokiego rozładowania, tylko trzeba brać poprawkę, że do tego typu akumulatorów potrzebne są specjalne ładowarki, duperele i w ogóle, i w ogóle. No i ja założyłem to w ten sposób i tanim kosztem. Bo tak o, to są zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora. Pod nie są podpięte. To jest dwójka, czyli mój akumulator. Pod niego jest podpięta tylko ładowarka, czyli gniazdo zapalniczek, które nie pozwoli, żeby rozładował się całkowicie akumulator. Oprócz tego bezpiecznik założony. Tak samo tutaj. To jest pod jedynkę i tak samo tylko gniazdo zapalniczek, bo chodzi głównie o komputery, nie? Komputery i telefony, żeby nie wywaliły żadnego akumulatora, więc te zabezpieczenia są po to. Zabezpieczenie tego typu 50 parę, 60 zł jedno, 60-60, no to mamy 120, to okazyjnie za 5 dych, no ale nie będzie za stówę. No to razem mamy 220 zł i mamy fajnie zrobiony budżetowo, tanim kosztem system. No a tu są fajne te rzeczy, o których mówiłem, że myśmy zrobili sobie tanio budżetowo, bo tutaj można kupić, nie, na przykład z Techtrona, firma Techtron, mają bardzo fajne rzeczy, bo jest moduł dodatkowego akumulatora, separator, no ale 350 zł. Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem 315 zł. No to już mamy 630 plus wysyłka, nie? A gdzie jeszcze reszta tych rzeczy? Czyli przełącznik, coś tam, coś tam, coś tam. Plus dwa akumulatory żelowe, najlepiej, głębokiego rozładowania, czyli każdy po tysiaku prawie. No, no to mamy już 2600, no to około 3000. Ja to zrobiłem za 200 parę złotych, plus akumulator kwasowy ołowiowy, nowy, za 300... 300 ile? 350. 350. Kupiliśmy dwa dni temu. No i mamy dwa akumulatory po 95 amper. I tak samo jak z firmy Techtron, tak samo można z Victrona pozakładać fajne rzeczy. No ale to już jest cena dużo, dużo wyższa. Bo na przykład tutaj jest smart battery, kosztuje 420. Wyrównywacz akumulatorów 360. Regulator ładowania, no akurat tutaj to nie ten, ale jest dużo tych rzeczy, no można mieć fajnie na Wi-Fi, na telefonie, wszystko ładnie, pięknie, no ale ceny są wtedy... Ach. Także mówię, ja zrobiłem to tanim kosztem i ile działa. Ile macie kasy, tyle możecie włożyć. My mamy tak i działa. No i tak jak żeśmy pokazywali już, mamy taką drabinkę. Drabinka jest superancka, lekka i stawiamy sobie solarka na niej. Ktoś powie, po co drabina? A no po to, że nawet jeżeli ma ktokolwiek solary, to też musi wchodzić jakoś i je czyścić, nie?
Ostatnio ktoś na kampermajstrach dodał, że mu ptak narobił na solara i wypaliło mu dziurę w jednym miejscu. No i solar elastyczny już słabo trybi. A podobno jest tak, że solar ma taką wydajność jak najsłabsze ogniwo. A że najsłabsze ogniwo miał uszkodzone, czyli solar do dupy. Wyprowadzam się. I tak to wygląda. Jest ustawiony na dachu. Tak na wszelki wypadek, bo nie zawsze będziemy przy kamperze, więc nie możemy zostawić koło kampera po prostu solara, więc wtedy wystawiamy sobie na dach. No i sobie gdzieś idziemy, nie boimy się, że ukradną, bo jak ukradną, jak drabiny nie będzie. No i wtedy można go przesuwać z kątem słońca, tak żeby był bardziej wydajny, także dla nas bomba. I tak to wygląda w praktyce, solar na dachu. Teraz wam pokażę, jaki prezent dostaliśmy od jednego z naszych widzów. Tam, tadam! Magnes na samochód z naszym logo. Logo z trudem, ale udało mi się jakoś je stworzyć. I tutaj mamy z boku też Macie Boho Camper Life, bo my nie Van Life, tylko Camper Life. 2018, bo wtedy zaczęliśmy i nasz kamperek na miniaturce. I tak to się prezentuję. Bardzo dziękujemy za prezent. Było nam bardzo, bardzo miło. Markowi bardzo zależało na tym, żeby mieć magnesy z naszym logo. Tylko, żeby przez długi czas w ogóle nie mieliśmy logo. A jakbyście chcieli coś takiego, albo magnesy na lodówkę, albo coś, nie wiem, jakiś macie własny pomysł na swój magnes, to wpadajcie do niego na stronkę. Tutaj wam wyświetlę link, żebyście wiedzieli i możecie zamawiać. Fajnie jeszcze ten trzeba wspomnieć, że fajne robią. Oklejają auta, fajne rzeczy mają. I fototapety robią. No, super, tak sprawdziliśmy super. Sobie na stronie, że bardzo ładne fototapety, szczególnie takie, ona mi się jedna podobała z tym, jak to się, busolą, jak to się nazywa, kompas. Kompas, busola. No. Superanckie rzeczy mają, warto wbijać. Super i muszę wam powiedzieć, że te magnesy bardzo fajnie się trzymają samochodu, bo nie byłam pewna. A ciekawe, czy będzie się trzymać bocznej ścianki kampera, bo ścianka boczna kampera jest z innego metalu. O! Nie, na aluminium nie. Się nie przyczepi. Aluminium się nie przyczepia. No nie, ale takie coś mamy i będziemy teraz z dumą jeździć. No. Jakby co machajcie. Firmowym samochodem, zobaczcie. Pięknie jest. No i w przedostatnim filmie, który był zatytułowany To już koniec, czy coś takiego, tak? No. Ostatni film. Jeden, w sumie kilku, pytało, a gdzie mamy koło zapasowe, skoro tam żeśmy dawali podpory, wózek i w ogóle. No, tak jak widać, koło zapasowe jest tutaj jak w maluchu. Może nie jest piękne. Ktoś tam napisał, jak odpisaliśmy, że właśnie tak jest, to powiedział, a myślałem, że żartowaliście, ale teraz to już nie wiem. No to teraz już wiecie, że koło zapasowe u nas jest pod maską. Coś cię gryzie. Wiem. Leci wszystko na ciebie. Ja. W ogóle się nie dziwię. Dobra. Kolejne naklejki do kolekcji. Jedną naszą, naszejszą, już ją kiedyś naklejaliśmy, ale się odlepiła, bo... Bo Macie źle przykleiła. Och jejku, teraz mamy tak, naklejkę klasyczne kampery klub. No to tutaj, To jest grupa na Facebooku. Tutaj. Dobra. Żeby była dobrze widoczna. I takie hostesy mi oklejają auta. Bluzka mi spada. To też jest grupa na Facebooku. Gdzie ją nakleić? No ciut wyżej, tutaj. Tu? Tak, żeby się zrównał dół z dołem, nie? Czyli tak, o. No. To jest Karawanik Południe. A ta grupa, zawsze ją polecam, bo tam są najlepsze miejscówki. Ludzie sami sprawdzają, sami dodają i później tworzy się z tego mapa. No i Kampermajstry to grupa na Facebooku, którą też bardzo polecamy, bo dzięki w sumie Kampermajstrom nauczyliśmy się obsługi wielu rzeczy w naszym kamperze, bo jak kupiliśmy kampera, to nic nie wiedzieliśmy. I tam wystarczyło, że wrzuciłam posta, od razu był wysyp komentarzy i wszystko wiedzieliśmy, także polecamy wszystkie grupy. Polecamy. Magda, bluzka ci spada. Ja tam spada. Spada. Spadaj. No to jak już prąd mamy, to teraz musimy przetestować, jak działa internet w naszym camper biurze. Tak, uficio. Zapraszam do środka. No dobra, zanim pokażemy wam internety, to zrobimy sobie kawkę. O,
W zasadzie to ja ją wypiję, a Marek nie zrobi. W ogóle to, jak wam się podoba nasza nowa kuchnia? Czemu nowa? Aha. Nowa. Nowejsza niż była w zeszłym roku. No to fajnie, nie? Ten przyprawnik jest fajnie. I nawet mamy, nie buja, nawet nie mamy stuka. Taki przyprawnik, tylko że jeszcze przypraw do środka nie mamy, bo nam brakuje co niektórych. I są tak, wyciąga się tutaj i... Tutaj jest to na łyżki. Przymocowałem to na śruby, żeby... Tak, żeby się nie ruszało. Tu mamy tablicę, bo my strasznie lubimy tablicę w ogóle, tutaj mamy też. Także tu... jakby ktoś miał, a nie potrzebował, to chętnie... Tak, bardzo nam się podobają tablice, także fajnie mi się podoba nasza nowa kuchnia. A ponieważ świerki były dla nas zamknięte, to jedyne miejsce, które nam przyszło do głowy, to jest właśnie to miejsce. Niektórzy pewnie kojarzą, bo nagrywaliśmy odcinek. Wrzucę wam tutaj link albo miniaturkę, żebyście sobie znaleźli. Ci, którzy nie widzieli, warto zobaczyć, bo naprawdę miejsce piękne i tutaj będziemy się im odnocować. Głuszyca, kamieniołom Kamyki. No dobra, to teraz wam zademonstrujemy ten nasz internet. No internet mamy taki, nie? Na modemie małym. Ten Orange to nie dlatego, że polecamy Orange, ale po prostu taki mamy niestety. Tak. I w domu mamy też problemy z zasięgiem, więc mamy na takiej antenie, tylko trochę większej. I te anteny fajnie dają radę, bo zwiększają dużo, dużo bardziej zasięg. U nas na przykład w domu była jedna kreska, dwie kreski, a dzięki tej kresce, dzięki tej antenie mamy full zasięg. I tutaj też fajnie. Tu na przykład bez tej antenki LTE działało, bez zero kresek było i było H+. No teraz zależy, jak się ustawi, nie? Więc antenka jest super. Do niej sobie dorobiłem taki patent, nie? To była taka... No, tutaj się montowało niby na telefon i w ogóle. Ja sobie to wziąłem, powierciłem, nagwintowałem, bo tu była taka przystawka drętwa, że masakra. A na tej mogę przyczepić sobie do szyby, gdzie chcę, ustawić kąt, jaki chcę, i do szyby. I mam, nie? To też jest fajny patent. Ta antena na Allegro kosztuje ponad 100. To ja sobie zrobiłem stopkę, nie? Stopka miałem... z plasterka. Z plasterka drewnianego, nie? Przykręcasz i stoi. To przykręcasz sobie tutaj i masz antenę. Ta antena to coś takiego jak Kiki miał podobnie, tylko że ta naprawdę ściąga. W domu, w kamperze nie ściągało mi nic. Nie, z domu w ogóle nie widziało, jak brałem laptopa sobie do kampera i ten. W tej antenie, jak podłączyłam ją do komputerka, mam full zasięg. A chodzi o to, że czasami są nety, internety jakby darmowe, nie? To znaczy niezabezpieczone, czyli IKEA, czy McDonald's, czy cokolwiek. No to więc jeżeli będziemy gdzieś blisko tego typu rzeczy... To będziemy kraść internety. No to nie kraść, no pożyczać, no. Pożyczać sobie, ale wybaczcie nam to. No. Marek ma firmowego laptopa. Ja. Najbardziej original. Najbardziej oryginalny z oryginalnych markowy Marek. I to jest aukcja z tą anteną. To jest ta antena do pożyczenia sobie Wi-Fi. Często kierowcy używają jej to w ciężarówkach. Normalnie ona kosztuje nówka ponad 100 zł plus wysyłka, nie? Ale w Lombardzie można ją wyrwać za 50 zł. Znaczy ja wyrwałem za 5 dych. Także mówię, dorobiłem tylko stopkę. Widać, że widać? Jest wielka. Widzicie? Jest wielka, ale działa. Naprawdę działa i nie wierzyłem, że to będzie działać. No, więc jeśli będzie działać całą naszą podróż, to będą filmy regularnie. Jak modem, będą... modem, ten modem do neta. Nówka, ja dopiero folię ściągnąłem z niego, też kupiony w Lombardzie. Też za 5 dych. A tak to ponad 100, 150 zależy. No, od 100 wzwyż, nie? A to jest druga ta antena. Ta, która jest do tego modemu Orange. I też fajnie się sprawdza. Bo mówię, mamy taką w domu, założoną już drugi rok. No i dzięki temu mamy internet w domu, bo tak to na tym zadupie nawet telewizja u nas nie działa. No, dosłownie. Więc... no spoko. No, a śpimy dzisiaj... w kamperze. W kamperze, tak, dokładnie. Ale w miejscu takim. To co, Madzia, pożegnamy się już, nie? Nie będziemy truć... No. Bo i tak dziwny jest ten odcinek, no ale...
ale mamy nadzieję, że to, co Wam powiedzieliśmy, przyda się co niektórym osobom, bo wiemy, że ogląda nas wiele osób, które również kamperują, więc może takie akurat informacje się Wam przydadzą, jak nie I niektórzy są, niektórzy nie są milionerami, także no. No, jak się odcinek podobał, to łapka w górę, komentarz, im więcej komentarzy, tym lepiej, no, a my... I jak ktoś to pytać w komentarzach, jakby ktoś coś wiedzieć chciał więcej albo na ten linki, temat. Albo coś takiego, nie zawsze odpisujemy na pstryk, bo zwłaszcza teraz w podróży może być problem, ale staramy się odpowiadać zawsze, także komentujcie, ile wlezie. No, to pa. Do zobaczenia w następnym odcinku.